Ania Zdor, dzień dobry. Dzień cześć dobry. Aniu, ja właśnie chciałem powiedzieć, że chciałem wyjść na kawę i sobie odpocząć, ale my nie odpoczywamy dzisiaj podczas naszego podcastu. My ciężko pracujemy ku chwale ojczyzny, ku chwale całego środowiska pływackiego, ale także działamy tutaj na rzecz i fundacji, bo wspieramy fundację, która zajmuje się pozyskiwaniem szpiku kostnego i fundację Ani, o której za chwilę porozmawiamy. Hubert zada pierwsze pytanie, a ja pokażę Was w lepszym kadrze. Chyba, że to nie będzie lepszy kadr, to wrócę do tego samego. Bardzo proszę. Aniu, powiedz proszę w ogóle, skąd pomysł na fundację Nonairon? Fundacja Nonairon to jest projekt grupy przyjaciół, którzy sami trenują amatorsko sport. Co do zasady większość z nas bawi się w tej chwili w triatlon i przy okazji różnego rodzaju wspólnych urodzin, kiedy zbieraliśmy pieniądze na różne cele, jak również w związku z tym, że sami mamy dzieci i to całkiem dużo dzieci, które trenują sport i zobaczyliśmy, jakie to jest niesamowicie ważne, jak bardzo wpływa na rozwój dzieci trenowanie od małego, regularne trenowanie sportu. Stąd pojawił się pomysł, żeby wspierać osoby, które chcą takie dzieciaki w sport zaangażować. Dlatego, że my co do zasady nie wspieramy pojedynczych dzieci, tylko raczej grupy dzieci oraz osoby, które są w stanie takie zajęcia dla dzieci poprowadzić. Bo to jest naprawdę bardzo trudne. Dzieci, które my wspieramy, to są dzieci głównie ze świetlic środowiskowych. Najwięcej tych świetlic wspieramy w województwie warmińsko-mazurskim. To są naprawdę trudne środowiska. To nawet nie chodzi o biedy, o to też, ale to są przede wszystkim środowiska, gdzie rodzice na pewno nie myślą o tym, żeby akurat wspierać rozwój sportowy swoich dzieci. To jest też trudne, dlatego że my wspieramy regularne trenowanie sportu, a nie takie atrakcyjne eventy sportowe, na które na pewno bardzo dużo dzieci chętnie by chodziło i dużo dorosłych. Dlatego no, jesteśmy niezwykle wdzięczni naszym trenerom, których znaleźliśmy, którzy te zajęcia prowadzą, bo to jest naprawdę ciężka praca, bardzo duże wyzwanie, bardzo satysfakcjonująca, ale ciężka. My współpracujemy też z taką inną fundacją, Fundacją dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste, która ma pod opieką bardzo dużo świetlic, głównie właśnie z tego rejonu, ale wspierała do tej pory dzieciaki edukacyjnie, artystycznie, ale właśnie nie sportowo. I my współpracujemy z nimi i te same dzieci, które otrzymują ich pomoc właśnie w tym zakresie, o którym mówiłam, otrzymują naszą pomoc w postaci tych zajęć sportowych. Są bardzo różne dyscypliny. To, że my trenujemy triatlon, nie oznacza, że wspieramy tylko dzieci, które trenują triatlon, wręcz odwrotnie, ale karate, badminton, lekkoatletyka, wszystko, co będą na danym terenie dzieci chciały tak naprawdę trenować, oby to było regularnie. A ja mam do Ciebie pytanie techniczne, bo Wasz pomysł jest taki dosyć niestandardowy na pomaganie, bo Wy nie dajecie pieniędzy, tylko przyjmujecie pomysły na projekty? Nie, my dajemy pieniądze. My jak najbardziej dajemy pieniądze, tylko że to są nie dajemy, tak jak mówiłam, pieniędzy na, nie wiem, konkretne dzieciom, tylko na konkretny projekt właśnie sportowy. Tak, czyli jeżeli ktoś ma pomysł na fajne zajęcia, organizowanie dla dzieci czasu poprzez edukację sportową, to wtedy może zgłosić się spokojnie do Fundacji Nonairon i jeżeli zostanie zaakceptowany przez zarząd, bo umówmy się, to jest jakaś grupa osób, która o tym decyduje, czy jest to dobry kierunek, to wtedy ta osoba może otrzymać na to środki, żeby z tymi dziećmi pracować po wcześniejszej weryfikacji. Jeśli chodzi o weryfikację, na razie jesteśmy młodą fundacją, rozwijamy się, nie mamy w związku z tym możliwości takiej weryfikacyjnej, że na przykład sprawdzimy, z jakiego środowiska jest każde dziecko. Dlatego bardzo odpowiada nam współpraca właśnie też z tą fundacją Kółko Graniaste i ze świetlicami środowiskowymi, czy również z domami dziecka. Sfinansowaliśmy dwa obozy sportowe dla dzieci tutaj z warszawskiego domu dziecka, dlatego że wtedy mamy pewność, że te dzieci, że ta pomoc trafia do tych, którzy rzeczywiście jej potrzebują.
Te tereny w warmińsko-mazurskim to są bardzo, bardzo różne świetlice, ale są dwie świetlice, które tam jest naprawdę bardzo dysfunkcyjne środowisko i prowadzenie tych zajęć. Ostatnio rozmawiałam z trenerem, który mówi, że zdecydował się drugi rok je prowadzić, więc na pewno, więc z całą pewnością jest to dla niego satysfakcjonujące, natomiast mierzy się czasami bardzo trudno, pomimo że ta druga fundacja zapewnia na przykład wolontariuszy, którzy są na takich zajęciach, którzy pomagają też ogarnąć te dzieci pedagogicznie, powiedziałabym. Dlatego, że to potrafi być bardzo też trudne. Są różne momenty, są na przykład momenty przedświąteczne, kiedy w niektórych domach pojawia się duża nerwowość, dużo spotkań. Rodzice w ten ani inny sposób spędzają czas, który wpływa bardzo go negatywnie na dzieci, ale są też świetlice, w których po prostu jest daleko, żeby pojechać na jakiekolwiek zajęcia. Rodzice są niezamożni, ale na przykład chętnie wspierają, umawiają się, że na przykład będą na jakieś zajęcia, które my organizujemy, rotacyjnie te dzieci wozić. Więc to są różne dzieci, ale co do zasady przede wszystkim dzieci, których na to nie stać, ale też dzieci, których rodzice po prostu nie wspierają w tym kierunku. Czyli tak jak Ania. Ale a propos jeszcze, przepraszam, takich pojedynczych dzieci, to tutaj Adrian, którego oboje znamy, jest na przykład takim przykładem dziecka, które było po prostu na obozie sportowym, który my finansowaliśmy. I tam trener prowadzący zobaczył, że jest po prostu bardzo duży potencjał w tym chłopaku. W związku z tym on teraz chodzi na zajęcia właśnie tutaj lekkoatletyczne do Huberta, chodzi na zajęcia pływackie, które my też finansujemy. Ja, kochani, jeszcze chciałem Anię zapytać, to znaczy powiedzieć, że tak naprawdę dzieci mamy, tak? Jeżeli chodzi o młodzież, bo te dzieci są. To, że my mówimy w Warszawie nie ma dzieci, to jest nieprawda. One może w Warszawie są porozbijane na różne opcje treningowe, jedne chodzą na konie, na sporty związane z, może to być pływanie, bieganie, koszykówka, piłka nożna, może to być balet, łyżwy, jest tego mnóstwo, do wyboru koloru, ale naprawdę jak sięgniemy 20, 30, 40 km za Warszawę, tego już nie ma tak dużo, to jest jeden jakiś SKS, daj Boże, w tygodniu i brakuje ludzi, czyli my musimy po prostu dostarczyć, tak powiem brzydko, tych ludzi z pasją, z zaangażowaniem dla tych dzieci. Moim zdaniem to jest kluczowe, to są właśnie trenerzy z pasją, z charyzmą, którzy są w stanie te dzieciaki pociągnąć. Dlatego powiedziałam, że to jest trudne, dlatego że to też nie jest tak, że te dzieci o niczym innym nie marzą, tylko o tym, żeby 2-3 razy w tygodniu uprawiać sport. Pewnie część z nich tak, natomiast dzieci z takich dysfunkcyjnych środowisk, gdzie nie są wspierane od maleńkości do takich rzeczy, trzeba pociągnąć. Musi być ktoś, kto naprawdę ma ogromną w sobie taką moc i charyzmę, że te dzieci za nim pójdą. Bo to jest naprawdę trudne, bo nam się wydaje, że po całej Polsce są grupy właśnie tego typu dzieci, że tylko pojawi się trener, jakikolwiek, i one już będą trenowały, i że one na to czekają. Nie do końca. To jest, na tym właśnie to polega, bo to jest taka nasza misja. My wierzymy w to wychowanie przez sport i dlatego tę ideę wspieramy. Natomiast to nie jest takie proste. A dlaczego Aniu wierzycie? Dlatego, że znam Was już od paru lat i jesteście osobami piekielnie aktywnymi. Nie wiem, jak Wy sobie radzicie, jak ten cały autobus wesoły z Wami jeździ. No teraz już w ósemeczkę, tak? 6+2. Tak, to nie jest, słuchajcie, standardowa rodzina 2+2, tylko to jest rodzina 6+2. Albo 2+6. I słuchajcie, to, co zawsze, o czym zawsze z Wami rozmawiamy i z Andrzejem, że wychowanie poprzez sport, poprzez to, co robią rodzice, dzieci obserwując z tych biednych środowisk, jeżeli dzieci obserwują dysfunkcyjnych, tak jak powiedziała Ania, jeżeli rodzice zachowują się w sposób zły, to jest nasz odbiór, ale te dzieci nie mają porównania i nie wiedzą, czy to jest złe zachowanie, czy to jest inne, bo nie mają z czym tego porównać i nie są w stanie wyciągnąć swoich wzorców tych lepszych, bo jeżeli rodzic codziennie przychodzi do domu nie do końca w odpowiednim stanie, w jakim powinien wracać
po pracy do domu, albo zdarza się, że w ogóle nie przychodzi, albo jest agresja w domu, krzyki i bardzo negatywne zachowanie, no to skąd to dziecko ma czerpać wzór? Tylko i wyłącznie... No więc dlatego kluczową tutaj rolę mają ci trenerzy, to co od początku mówiłam. Natomiast, no, żeby była jasność, fundacja to nie jest tylko oczywiście moja rodzina, nas jest 12 osób fundatorów. Tych dzieci wspólnie mamy znacznie więcej niż 6 i mamy szansę właśnie je obserwować już od bardzo dawna. Jak bardzo pozytywny ma to wpływ. Oczywiście no, nasze dzieci miały zawsze wsparcie w tym sporcie, nasze osobiste, więc to jest inna sytuacja. Natomiast na tej podstawie też widzimy, że to jest szalenie ważne, tylko ten sport musi być, tak jak mówiłam, od samego początku, ja może już to jest aż nudne, że to tak powtarzam, musi to być regularne uprawianie sportu, tak, że one muszą systematycznie wiedzieć, że tego każdego dnia muszą ten wysiłek zrobić. Co do pewnych inspiracji, ja na przykład bardzo namawiam, ja to zupełnie amatorsko ten sport trenuję, tak naprawdę troszeczkę od przypadku do przypadku, kiedy mam na to czas, ale wśród nas, wśród osób z fundacji jest dużo osób, które naprawdę bardzo regularnie sport uprawiają, pomimo pracy, rodziny. Może teraz pojadę stereotypowo, bo sama nie lubię, jak się podkreśla u kobiet, że wspaniale sobie łączą rodzinę, pracę i dzieci. No ale trochę tak jest, żyjemy w takich realiach. Jedna z dziewczyn, która jest u nas w fundacji, Małgosia Nowacka, jest matką 4 dzieci, prowadzi firmę i startuje z ogromnym sukcesem w połówkach Ironmana i to wszystko łączy, więc ja myślę, że takie osoby są bardzo inspirujące. I naprawdę może powolutku, tak w moich oczach, idzie do zawodnika przez duże Z, a ja bardzo rzadko chwalę, jak wiecie. Chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że Ania i Paweł, rodzice 6 wspaniałych dzieci, nie izolują swoich dzieci od fundacji. Dzieciaki są aktywne, zbierają, biorą puszki na... No, nie tylko my, tylko ja chciałam od razu powiedzieć, że nie tylko my. Oczywiście, jeszcze pozostali tam i Jacek P., no tam nie chcę akurat wrzucać imion i nazwisk osób, które się w to bawią i tak wspaniałe rzeczy tworzą, ale dzieciaki są, nie są izolowane, są jakby cały czas w tym wszystkim i wiedzą, na czym to polega, do czego to dąży i jaki jest kierunek tej idei. I to jest wspaniałe, dlatego nie izolujcie dzieci. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, to niech wasze dzieci również wiedzą, że coś takiego jest, ma miejsce i niech o tym mówią, bo jeżeli dzieciaki będą o tym rozmawiały, no to dużo więcej osób się o tym dowie, a wiemy, że dzieci mogą gadać non-stop i też fajnie zachęcać. To nie jest tak, że tylko osoby pełnoletnie dadzą radę kogoś namówić, ale dzieci mają ogromną siłę motywacji wśród rówieśników i myślę, że to jest też punkt, który dla mnie, i naprawdę czekamy na zgłoszenia, jeżeli ktoś się do nas zgłosi z fajnym projektem, pomysłem na takie zajęcia. My teraz też powoli chcemy wrócić do Warszawy. To znaczy tak się po prostu złożyło, że akurat zgłosiły się tamte świetlice, natomiast też widzimy, że są miejsca w Warszawie, gdzie tego typu świetlice działają. Mamy teraz taki projekt, który dopiero jest na etapie, no może nie tyle planów, no on się toczy, rozwija na przykład na Grochowie Warszawskim. W związku z tym, no tak jak mówiłam, wracamy powoli do Warszawy. To nie jest tak, że wspieramy tylko te świetlice spoza, aczkolwiek tam jest na pewno zdecydowanie trudniej i tam na razie wydawało nam się, że ta potrzeba jest po prostu większa. Jak słyszycie, kochani, serce rośnie, jak się słyszy takie rzeczy, bo z Anią mieliśmy okazję trenować przez jakiś okres czasu, z małżonkiem Ani również i z paroma osobami, które w fundacji są, jak to nazwę, w zarządzie. I to jest wspaniałe, że nie zatrzymali się, osiągając jakiś swój sukces sportowy, wypełniając jakieś swoje zakłady biegowo-triatlonowe, tylko dalej chcą pomagać i widzą w tym innych, widzą w tym osoby potrzebujące. Dlatego z uśmiechem na twarzy pomagajcie również innym, rozglądajcie się, nie patrzcie tylko na siebie. Pytałeś się, jak się wszystko zaczęło. No, ja właśnie, prawdę powiedziawszy, zapomniałam o tym zupełnym początku. Początek był taki, że po prostu kilkanaście osób postanowiło w 2018 roku zrobić pełnego Ironmana w Zurichu.
ale Zurich jest już Klagenfurtem. Troszeczkę się zmieniło od tego czasu. I pomysł był taki, że są wpłacane rocznie pewne pieniądze i osoba, która wygra, będzie mogła przeznaczyć to na wybrany przez siebie cel charytatywny. Nadal jest tak, że będzie mogła to przeznaczyć na wybrany przez siebie cel charytatywny, ale w międzyczasie sami właśnie założyliśmy fundację, bo stwierdziliśmy, że no, warto jednak połączyć to nasze uprawianie sportu z czymś pożytecznym też dla innych, no bo żeby to nie było takie typowe uprawianie sportu przez osoby około 40, które nie wiem, wiąże się z kryzysem wieku średniego, tylko żeby z tego coś wyniknęło też dobrego. Dlatego Pani, zakładajcie się, niekoniecznie w zakładach Fortuny i STS-ach i innych, tylko między sobą, niech wygrany zdecyduje o tym, gdzie, nie wiem, paczkę można zrobić fajną, tak jak są akcje Szlachetna Paczka, czy samemu udać się na zakupy, zrobić jakieś fajne prezenty, karnety, bo to są różne dzieciaki, to nie są tylko 7, 8, 9, 10-letnie dzieci, są też dzieci prawie pełnoletnie, które fajnie jakby dostały jakiś upominek, bon, który będą mogli zrealizować i fajnie spędzić czas i mieć fajne święta, bo każdy chce mieć fajne święta. To jest w ogóle, dobrze, że powiedziałeś, że to nie są dzieci tylko w jednym wieku, chociaż najwięcej jest dzieci między 8 a 12 lat. Niestety z tych dysfunkcyjnych środowisk trudno jest już wydobyć i stworzyć grupę dla dzieci starszych, ale wierzymy, że to się uda i że znajdziemy takiego trenera, który sobie też z tym tematem poradzi i będzie w stanie poprowadzić też starsze dzieciaki, ale tak jak mówię, jest to naprawdę dużo, dużo trudniejsze, ale nie poddajemy się, dopiero zaczynamy działać, więc liczymy na to, że to też się uda. To są, kochani, tak wspaniałe środowiska dzieci, z których przeważnie powstają mistrzowie olimpijscy, dlatego angażujmy się w to, bo te dzieci naprawdę potrafią przejść do przodu. Znam takie osoby, mam takich znajomych, oczywiście bez nazwisk, z finałami Igrzysk Olimpijskich, którzy nie chcą często o tym mówić, ale takie osoby naprawdę potrafią nieprawdopodobne obciążenia znieść treningowe. Przy tym chcą to robić, bo często nie mają wyjścia. Dlatego pomagajmy, wspierajmy i przecież, tak jak ja, przepraszam, że znowu wejdę Hubertowi w słowo, że naszą główną ideą jest to wychowanie przez sport i jeżeli któreś z dzieci będzie chciało trenować na wyższym poziomie, będzie chciało, żeby ten sport stał się naprawdę już nie tylko pasją, ale w przyszłości jego zawodem, to jak najbardziej będziemy takie dzieci wspierać. Natomiast to nie jest nasza idea. Naszą ideą nie jest kreowanie i tworzenie mistrzów, tylko pomaganie dzieciom z tych trudnych środowisk, żeby ten dzięki sportowi mogły osiągnąć to, co tak naprawdę chcą i żeby mogły się wyrwać z tego środowiska, w którym żyją, z takiej wyuczonej bezradności, żeby poczuły sprawczość, żeby poczuły taką siłę w sobie, że mogą coś zmienić. I to jest nasza podstawowa i główna idea. Natomiast jeżeli któryś z tych dzieci rzeczywiście będzie rokowało, będzie chciało przede wszystkim tak trenować, żeby w przyszłości pojechać na te igrzyska, to jak najbardziej będziemy to wspierać. Ale to jest jakby wtórne. I na koniec, kochani, jedna rzecz. Często jest tak, że to dziecko widzi u swojego rodzica bohatera, ale rodzice, poparcie na swoje dzieci, bo naprawdę możecie dostrzec i na pewno jak się porozglądacie, to dostrzeżecie, że wasze dzieciaki są większymi bohaterami od was samych. Dziękuję bardzo, Ani. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, Udział. Tym samym zamykamy kolejny wywiad w Run for Sport. Aniu Piąteczka, bardzo dziękujemy. Dzięki. Super spotkanie. Jak zauważyliście, kochani, Hubert Duklanowski, czołowy polski podcaster sportowy, przeprowadził wywiad na miarę co najmniej BBC, Fox News albo CNN. Tym samym przenosimy się na taflę basenu. Ja oddaję głos do studia w Warszawie. Halo Włodku, halo Wóz. Andrzej Skorychow, jak nas słyszysz, bo my właśnie przekazujemy teraz Tobie głos i za chwilę wracamy znowu z kolejnymi gośćmi, z kolejnymi tematami, a tymczasem pooglądajcie, co tutaj się dzieje, co tu się wyprawia. To jest po prostu czyste szaleństwo w pływaniu. A to jest Run for Podcast, żebyście pamiętali. O, tam kamera jest, która mnie bierze. Trudno. Dobrze, to ja w takim razie oddaję głos do studia w Warszawie. Pa!